Dzień dobry Państwu, witam w piątek, 29 maja. Chciałbym przedstawić Państwu najnowsze informacje dotyczące koronawirusa na terenie naszego powiatu. Tutaj sytuację mamy dobrą. W porównaniu z wczorajszym dniem praktycznie sytuacja się nie zmieniła. W dalszym ciągu pozostaje 33 osoby zakażone, hospitalizowanych jest osób 8 i 19 osób jest wyleczonych. Liczba osób objętych kwarantanną 150, okrągła liczba, nieznacznie różni się od ilości osób, którą podawałem w dniu wczorajszym. Szanowni Państwo, w związku z tym, że sytuacja u nas się stabilizuje, zresztą potwierdza to też komunikat wojewody dolnośląskiego, który wyraźnie wskazuje, że od kilku dni ilość osób, które wyzdrowiały, jest znacząco większa od ilości osób, które chorują. Nasze spotkania będą po prostu rzadsze, będę mówił o sytuacjach ważnych. Przypomnę, że już ponad 50 razy spotkaliśmy się na te kilka minut, gdy omawialiśmy sytuację na terenie naszego powiatu. I na koniec ważna wiadomość, szczególnie dla osób, które chcą korzystać z usług Wydziału Komunikacji. Od poniedziałku obsługa klientów będzie się odbywała wewnątrz budynku. Oczywiście po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty, zapisaniu się na listę i zarejestrowaniu, po przejściu dezynfekcji, wejście będzie z boku budynku głównego od strony Banku Santander. Także wszystkich Państwa, którzy już są zapisani, zarejestrowani, zapraszam w poniedziałek zgodnie z harmonogramem już do środka budynku. W najbliższych dniach będziemy rozważać sytuację dalszego udostępnienia obiektu dla innych interesantów. Do zobaczenia po weekendzie.